Jest ze mną trener gości, pan Dariusz Żuraw. Proszę o krótki komentarz do meczu. No, trudno powiedzieć coś mądrego po takim meczu, kiedy dostaje się bramkę na 2 sekundy przed końcem i przegrywa się mecz. A myślę, że my możemy mieć pretensje tylko i wyłącznie do siebie, że w pierwszych 60 minutach nie zamknęliśmy tego meczu. Mieliśmy dużo sytuacji. Lechia popełniała dużo błędów przy wyprowadzeniu, ale my niestety nie potrafiliśmy tych sytuacji wykorzystać. No i później już w drugiej połowie przy tych kibicach, którzy ciągnęli Lechię, niestety też muszę powiedzieć, że po zmianach, które zrobiliśmy, cofaliśmy się coraz głębiej. Niestety spowodowało to, że Lechia najpierw strzeliła bramkę wyrównującą, poszła za ciosem i w ostatniej akcji strzeliła na 2-1, także gratuluję Lechii. My niestety wracamy smutni do domu. Dziękuję. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? O jakich liderach pan mówi, o kim? Bo... Żywiec już w przerwie sygnalizował, żeby szykować zmianę. Filip Starzyński wczoraj był podziębiony. Baliśmy się nawet, czy nie jest to COVID, natomiast testy wyszły negatywnie. Też już przestał bronić. Podobnie było z innymi zawodnikami, dlatego tutaj robiliśmy zmiany, żeby wpuścić trochę świeżości. Jeżeli nie ma więcej pytań, dziękuję i zapraszam na drugą część konferencji. Dziękuję. Witam na drugiej części konferencji. Jest ze mną trener Lechii Gdańsk, pan Tomasz Kaczmarek. I poproszę o krótkie podsumowanie spotkania. Dobry wieczór, witam serdecznie. Tak, gratuluję mojemu zespołowi wygranej 3 punktów. Wiem, że jest wiele wątków, które dzisiaj możemy poruszyć, ale ja bym zaczął od tego pozytywnego. I to znaczy, że jak budujesz zespół i chcesz zbudować dobry zespół, to składa się to z wielu części. A jedną częścią tego wszystkiego właśnie jest mentalność, jest wiara, jest to, że tak jak już tydzień temu powiedziałem, w trudny dzień umiesz się w tym meczu odnaleźć. Dzisiaj trzeba szczerze powiedzieć, że znowu zmiany dały nam bardzo dużo energii. Nie tylko energii, ale i jakości. I tutaj to jest też cechą bardzo dobrej drużyny, że z ławki jesteśmy w stanie zmienić mecz. Dlatego duży komplement pod tym względem dla zespołu. Myślę, że wszyscy wiemy, widzieliśmy, że nasza pierwsza połowa dzisiaj była słaba, nawet może bardzo słaba. Mieliśmy duży problem z tym, przeciwnik dzisiaj dużo agresywniej do nas podszedł w środku, dużo agresywniej podszedł do Kubickiego i do Gajosa. Mieliśmy duży problem z tym, żeby znaleźć wolnego zawodnika, którym najczęściej w pierwszej połowie był na 10 Paixão. Nie udawało nam się zmienić strony, ani przyspieszyć bocznymi obrońcami, także to wszystko wiemy. Powiem szczerze, że mnie to tak do końca też nie zaskakuje, bo przy powiedzmy tych wszystkich pochwałach i przy tych wszystkich emocjach, ja wiem, na jakim etapie my jesteśmy jako zespół i jesteśmy w trakcie pracy. Na pewno zmieniliśmy dużo rzeczy z zespołem co do stylu, jak gramy w piłkę, co do intensywności, co do pomysłu, ale w wielu detalach, jak dzisiaj na przykład przeciwnik zadaje nam w pierwszej połowie bardzo trudne pytania, my jeszcze nie mamy gotowych odpowiedzi i troszeczkę wtedy zaczynamy popełniać za dużo błędów. Ale zespół dzisiaj pokazał znowu, że ma osobowość, że w tym zespole są prawdziwe osobowości i to jest podstawą tego, żeby coś razem osiągnąć, żeby razem zagrać dobry sezon. Także kończąc,
bym powiedział, widzimy to, co jest dobre i widzimy to, co jeszcze wymaga pracy. Dziękuję. I teraz zapraszam do zadawania pytań. Michał Gązewski, WP Sportowe Fakty. Właśnie te zmiany dały bardzo dużo i Terracino i chyba Diabete również. Jak ci zawodnicy są gotowi już do gry od pierwszych minut, czy jednak na ten moment lepiej, jak są takimi jokerami w Lechii? Znaczy, dla mnie wszystkie cztery zmiany dzisiaj bardzo dużo dały. Uważam, że Egzon Kryjeziu i Rafał Pietrzak też naprawdę dali bardzo dobre zmiany. Wiadomo, Marko dwoma bramkami to jakby jeszcze z wykrzyknikiem zrobił. To była druga dobra zmiana Marko. Po tym, jak już dużo nam dał tydzień temu. Jest to zawodnik wracający po kontuzji. Teraz mamy dwa tygodnie do następnego meczu i wiadomo, że jest to zawodnik, który w pewnym momencie wejdzie do nas do pierwszego składu, dostanie szansę. Także myślę, że on fizycznie już na to jest gotowy. Zobaczymy, jak to się wszystko w tych następnych dwóch tygodniach rozwinie. Diabate jest jeszcze bardzo młodym i surowym chłopakiem, który dzisiaj pokazał to, co w nim widzimy i co nas przekonuje, że jest naprawdę trudny do wybronienia. Ale jest to chłopak, który ma dużo pracy i tydzień temu w Poznaniu widzieliśmy. Tak samo widzieliśmy tydzień temu dobre rzeczy, dobre decyzje, złe decyzje, dobre momenty, straty. Także tutaj jak każdy inny młody chłopak na boisku, a mamy chwilowo kilku takich, idziemy krok po kroku. I myślę, że tutaj Basa rola w następnych tygodniach i miesiącach będzie taka jak dzisiaj albo jak tydzień temu. Będziemy go krok po kroku rozwijać. Dzień dobry trenerze, Tymoteusz Kabiela, Radio Gdańsk. Pan mówił na początku o tych wątkach, które możemy poruszać w kontekście negatywnym. Mnie zastanawia dzisiaj występ Łukasza Zwolińskiego. Jego pewnie recenzją była zmiana dość szybka, jak na tego zawodnika. Natomiast pan go bardzo mocno komplementował od początku pana pobytu w Gdańsku i była to seria bramek, ale zwłaszcza dzisiaj to ja miałem wrażenie, że bardziej hamuje rozwój pana zespołu w ofensywie w tym konkretnym spotkaniu niż mu pomaga. I ta zmiana Marco Terracino bardzo dobra, ale mi się tak wydawało, że od tego momentu, kiedy on się pojawił na boisku, to piłkarze bardziej się rozumieli, a z Łukaszem nie miałem takiego poczucia czy takiego wrażenia po prostu. Jak pan ocenia występ Łukasza dzisiaj? Wiadomo, że gdybym dzisiaj był w pełni zadowolony z gry zespołu, to bym tak szybko nie zrobił pierwszych trzech zmian. Co do występu Łukasza, to ja mówiłem właśnie w czwartek na konferencji prasowej, że mi tutaj bardzo zależy na tym, żeby wypracować w tym, jak on gra z zespołem dla zespołu stabilność. I to, że dzisiaj nie było to na najwyższym poziomie, nie zmienia mojego zdania o tym zawodniku. Uważam, że to w następnych tygodniach, miesiącach będzie, że to jest na naszą ligę bardzo dobry napastnik. I tak jak mówię, tutaj wiadomo, miałem dzisiaj powody do tej zmiany. Chciałem też troszeczkę coś zmienić, chciałem mieć więcej zawodników w tym momencie na boisku, którzy są między liniami. Także Flavio, który grał bardziej jako dziesiątka i blisko ich stoperów, poszedł wyżej i dzięki temu mieliśmy z Egzonem i z Marko i z Maćkiem Gajosem więcej jest zawodników ruszających się troszeczkę bliżej piłki. Także powodów na to było wiele, ale nie zmienia to faktu, że Łukasz w następnych meczach dla nas będzie bardzo, bardzo wartościowy. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie, to bardzo dziękuję za udział w konferencji. Dziękuję.